Hej, dziwię do wszystkich bardzo serdecznie w kolejnej mapce od widza. Drugi odcineczek dzisiaj, tak jak mówiłem zresztą w poprzednim, 18, proszę bardzo, jest. No, to wiesz co masz zrobić. Nie muszę nawet nic mówić. Dobra, w takim razie zobaczmy sobie najpierw tutaj information. Autor mapy. Cześć, mam na imię Julia i mam 14 lat. To moja pierwsza mapa, ale mam nadzieję, że się spodoba. Proszę cię, żebyś ją nagrał na YouTube. Dobrze, no nagrywam. Mapkę dostali też Liaj Ply. Czyli jest inny Liaj Ply niż ja? Okej. Okay. Vertez, to znam. I Emer Hunterbricht. To akurat gościa nie znam. To tak... Coś mi... Oraz Akiri. Okej, okay, dobra. No to też ciekawe. Okej, okay, mapka by kreatywnie.pl. Tytuł Droga do Szczęścia. Jest to mapka z fabułą. Okej, okay, fabuła. Jako licealista wszedłaś w złe towarzystwo, co uformowało twoją przyszłość. Teraz należysz do grupy przestępczej. Okej. Okay. Poznajesz dziewczynę i chcesz zmienić swoje życie. Postanawiasz uciec. Podczas ucieczki gonią cię ludzie szefa grupy. Nagle tracisz grunt pod nogami, trafiasz w jakieś miejsce, tracisz przytomność. How mroczne is this w ogóle? Dobra, zobaczmy sobie zasady. Możesz używać Game Mode 1 oraz Spawn Point. A to dosyć ciekawe, że mogę używać Game Mode 1. A to fajnie, to dziękuję za przyzwolenie. Graj na pokojowym, okej. Okay. Ustawiasz w pokój ustawień, ale to już mam zresztą. Graj na Game Mode 2. Dobra, myk. Oj, czekaj, coś źle wpisałem. Game mode. O, tak, dobra. Jeśli będzie jakiś bug, to daj znać na przykład na odcinku. No, na pewno będzie coś się odzywał. Nie używam polskich znaków, na przykład on. Życzę ci miłej gry. Do widzów daj suba, daj like, daj dzwona. Dokładnie tak. Oraz skomentuj, dodaj do ulubionych. Boże, tyle aktywności. Ja nie wiem, czy to ktoś wszystko spamiętał. Jakby coś, to jeszcze powtórzę. Daj suba, daj lajka, daj dzwona. Skomentuj, dodaj do ulubionych. Dużo aktywności naraz, dobra, mam nadzieję, że spamiętacie. Ustawienia zobaczmy sobie, tutaj mogę ustawić, tutaj set 0, proszę bardzo. Difficulty peaceful, keep inventory true, jeszcze sobie wezmę game rule, do weather cycle false, o, proszę bardzo. I game rule, do daylight cycle false, o, już i elegancko i możemy lecieć. Dobra, start. Biegnij przy tabliczkach. O nie, uciekam, gonią mnie. Teleportowało mnie. Dobra, okej. Okay. Jestem teraz w jakiejś kuźwa jaskini. Mamy skrzyneczkę. Czy tam coś, tam jest jakaś... Czy tam jest popłytka? Gardziołko mnie boli. Dobra, tu jest z tyłu... Halo? Halo? Głos? Halo? Okej. Okay. Przestraszyłem się, bo nagle przestałem mówić, jakby, w sensie, zapadł mi się głos, znikał, to było straszne, dziwne uczucie, dobra, to jest guzik był, dobra, czyli znalazłem guziczek, poszukiwacz, dobra, fire resistance, okej, okay, czyli tutaj sobie wracamy, klikam sobie teraz tu i lecimy, szukamy, czekaj, no to ja podejrzewam, że gdzieś tutaj muszę wbić, albo gdzieś tutaj, o, mam, jej, a to nawet nie potrzebowałem, A nie, wypiłem przecież potkę. Już myślałem, że potki nie wypiję. Mówię, po co mi potka, nie potrzebuję. A, mam game mode 2, halo, a to nie jest przystosowane do game moda 2. Okej, okay, game mode, no to game mode 1, myk, dobra, bo to tylko popsydem prawie taki trochę. Dobra, nie wiem, czy tego będę potrzebował, na razie zachowuję, myk. I znowu jestem w lesie. Okej, okay, idę sobie dalej. Teraz wybierz swoją drogę do szczęścia. Prawo, lewo. Ene duelike, fakator, babrobeus, pespakedeus, deus, kospateus i morele baksy, a mucha się wyrywała i w kolbę poleciała, wywinęła orzełka, nawinęła się na... Kukła, kuźwa, nie pamiętam tych rymowanek. Potem poszedł pan do Luja, do piwnicy, pies SOS, chyba mi się coś porąbało, dobra, idę w prawo. Okej, okay, to jest moja droga do szczęścia, dzień dobry! Tęczowo! Fajnie zrobione, okej, okay, co to tu jest? Nie mam pojęcia. Siema, witam. Kim ty jesteś? Tu mogę coś rzucić. Bob! Okej, okay, to jest Bob. Co nam Bob powie? Czego znowu chcesz? Przecież oddałem twojemu szefowi wszystkie zaległe pieniądze, więc... Wiem, ale ja nie po to.
Przyszedłam tu... Przyszedłam tu... Pewnie chodziło, że przyszedłem. To wtedy spoko. Przyszedłam. Przyszłam, tak? Mówi się przyszedłem albo przyszłam. Czy ja coś popierdzieliłem teraz? Czy mój mózg przestał działać? Czekaj. Nie mówi się, że przyszłem, bo to bez sensu brzmi. Przyszedłem, to na pewno. Ale przyszedłam? Nie, przyszłam. Na 100%. Nie ma opcji nawet. Możecie je poprawić w komentarzu. Na 100% jest tak. Tu z prośbą chcę wyjść z tej grupy, uciec. No dobrze. No dobrze, ja zaraz zadam ci głupie pytanie, ok? No, streszczaj się, bo trochę mi się spieszy. Potrzebuj trochę pieniędzy. Ha, 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 ha. Pękam ze śmiechu. Ja oddaję moje ciężko zarobione pieniądze. Ja wiem, że nie ma polskich znaków, ale tutaj chociaż i powinien jeszcze być. Pieniądze takim parszywkom jak ty, a ty mnie prosisz o kasę? Ha, ha, ha. Popłakałem się ze śmiechu. No proszę, bez kasy nie ucieknę, a mnie ściągają. Ściągają mnie. Ściągają mnie, kuźwa, no. Proszę, zrobię wszystko. Dobra, trzeba mi załatwić nasina od Teda. Pojedziesz do wioski i mi je przywieziesz. Wtedy pogadamy. Okej, okay, ale pożyczę twoje auto, żeby szybko. Żeby było szybko, żebym pojechał szybko, żebym... Nie, żeby szybko. Dobra, okej. Okay. Skoro musisz, ale nie zarysuj. Okej. Okay. Czy ja mam tutaj coś to wrzucić? Czekaj, mogę to wrzucić? Sekrety, Bob, kasa, dolary. A ty. Czyli tu mam dolary, świecące się w ogóle. Protection 4 na dolary. Bob, kasa. O, dziękuję ci. Bardzo tego mi brakowało. Naprawdę, petu... Aha, ja tu powinienem kwiatki wrzucić. dobra, moment. Idę, czekaj. Czy to w skrzyniach będzie? Bo ja miałem najpierw... O, guzik. Ja miałem najpierw znaleźć kuźwa te petunie. O, tu jest auto, tak? Myk. O, i klikam w auto. O, i teraz jestem u Teda. O to chodziło? I teraz klikam z powrotem. I teraz, o, jestem tutaj. I siema, mam kwiatki, bla, 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 dawaj dolary, okej. Okay. Oj, nie pyskuj mi tu, w magazynie jest guzik, połóż go na złotym bloku, a i masz tu też trochę kasy, mam nadzieję, że starczy miłej podróży. Na złotym bloku mam położyć, a gdzie jest kuźwa złoty blok? Czy on jest tutaj? No. Tu się no ale oczywiście nie mogę postawić, dobra, myk. Myk i klikom. Yeah! Jestem tutaj. Co mamy teraz? Tu nie wyjdę. Dolary wrzuć tu. Kasa 1, kasa 2, kasa 3. W skrzynkach nie ma nic, nie? Kasjer, moment. Kasjer, witam. W czym mogę pomóc? Poproszę bilet. A dokąd? Gdzieś bardzo daleko, na drugą półkulę. Okej. Okay. Mogą być Karaiby? Tak, oczywiście. Akurat pan zdążył, bo zaczyna się kontrol na ten lot. Poproszę 64 dolary. Porsche. Życzymy miłej podróży, dziękuję. Porsche, kuźwa. Kup mi Porsche, rozumiesz? Bilet na Karaiby. Idę sobie tutaj, lecę samolotnie. No fajnie zrobię, tylko się śmieję, bo te niedociągnięcia takie, wiesz, słowne i w ogóle. Ale to ogólnie spoko. Samolocik, różowo-biały samolocik. Dzień dobry, czy coś jest tu? Tu jest toaleta. Ty, no samolot cały zrobiony. No fajnie. Mam bilet na Karaiby. Lecę. Koniec. Dlaczego koniec? Dziękuję za przejście mojej mapy. Myślę, że się spodobała. Ocenię od 1 do 10. Wszystko podobałem samodzielnie, bez koment i mod. Nie no, bez koment nie było, bo były komendy. W sensie były koment bloki. Rozumiesz, o co chodzi. Możesz wysadzić mapę, ale nie musisz. Nikt ci nie każe.
Dobra, Game Mode 1 tutaj oczywiście, a tu w sumie mam, dobra, tu sobie ten bilet na Karaiby, a nie, no też się pozbędę, dobra, nieważne. Dobra, ty kuźwa, wszystko ma protection, nawet kuźwa TNT i redstone, tego to się nie spodziewałem. Dobra, co mogę powiedzieć odnośnie mapki? Fajnie wykonana, tutaj jestem tylko ciekaw, bo byłem tutaj w tej wiosce faktycznie, chyba to była ta wioska, tak, to chyba była ta wioska. I tutaj powinienem znaleźć, tak, tu pewnie by były jakieś zadania. Moment. To by było tutaj, czy to nie byłoby, nie, gdzie to by było, poczekajcie, bo ja coś pominąłem ważnego. Tu są jakieś te, czekaj, co to jest? Moment. Edward ta rzecz, smocze oko z dynastii Ying Yang do Teda. Moment, bo ja tu właśnie coś ominąłem, przez to, że jakimś cudem odkryłem po prostu wcześniej przejście, tak? Tutaj są kwiaty, czekaj, może to będzie tutaj. Moment, bo ja muszę coś sprawdzić. Dom Teda, okej. Okay. Tutaj, że Ted. Ja muszę sprawdzić jeszcze tego. Zapewne przez ten stary Bob, dobra. Jakieś nasiona. Okej. Okay. No, zrobić, dostać do pana nasiona. Kowala Edwarda, to on da ci... Okej, okay. Czyli teraz bym musiał iść wtedy do Edwarda. A Edward jest prawdopodobnie tutaj, dobra. Edward. O, patrz, i tu jest quiz wtedy. No, jakich kolorów szulkerów w willi użył Liaj? Pomarańczowy, czarny, fioletowy? Jest, dobrze. W którym odcinku widzowie odkryli nick Werteza na brodaci.net? Jezus Maria, skąd mam to wiedzieć? Trzecim. I don't know, kuźwa. Dobra, czekaj, to jeszcze raz. Piątym. Tak, super, spam point. Które odcinki lubi Hunter nagrywać? Speed Builders, Master Builders, Minecraft Party. Speed Builders, powiedzmy, no bo to była już dosyć dawna mapka. Jaką okrągłą sumę subów zdobyła Kirichan? Tu pewnie by było 30 albo 40. 40, źle! Kuźwa mać. To jeszcze raz. To 30 tysięcy, wiedziałem. I tutaj wtedy mam to. Oj, smocze oko i do Teda idę sobie. Edward ta rzecz, bla 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 bla. O, i teraz jak rzucam tutaj, nie? Tą rzecz, nie? I wtedy bym... O, i wtedy bym coś dostał. O, tutaj i bym dostał nasiona petunii. O, i teraz bym dopiero wrócił, tak, autem do tego i dał mu nasiona petunii i dopiero wtedy bym przeszedł dalej. Dobra, ale ogólnie mimo wszystko bardzo spoko zrobione. Co jest tutaj? Co to tutaj jest? Zostaje schwytany... Aha! A, to by było jakbym w lewą stronę poszedł, bo to też fajnie, bo widać ten, bardzo ładnie tutaj zrobiony parkurek. To dobrze, że tutaj jeszcze nie skończyłem mapy, bo tu jeszcze kilka elementów, których ten, fajnie zrobiony parkur, tak bardzo klimatycznie, bo tu lawa, tutaj takie kolorki bardzo fajne, także całkiem spoczko. I to by było właśnie wtedy, o, i to by było drugie, widzisz, i drugie zakończenie. Ale że wybrałem dobrze, no to nie miałem tego zakończenia jakby, spoko, ale to naprawdę fajnie, naprawdę fajnie wykonana mapka tutaj, jakby do większości rzeczy się przyczepić nie mogę, jakichś tam błędów raczej nie było. Prędzej niedociągnięcia, ale to takie gramatyczne, albo niedociągnięcia takie, że na przykład mogłem przejść mapę nie przechodząc danego elementu, czyli na przykład pomijając teoretycznie quiz, o którym troszeczkę jakby nie miałem pojęcia, właśnie przeszedłem mapę troszeczkę wcześniej, ale spoko, mimo wszystko bardzo fajnie, że tutaj to wszystko zbudowałaś, mówię, te niedociągnięcia jakieś tam gramatyczne, coś dobra, już nie będę zwracał na to uwagi, ale miałem troszeczkę śmiechu, pewnie nie tylko ja, pewnie też widzowie, ale fajnie, że tutaj większość rzeczy zbudowałaś sama, tutaj akurat wioska, no tam już pół biedy, ale większość i tak tutaj właśnie zrobiłaś sama i to bardzo, bardzo jak najbardziej na plus. No i to tyle w sumie, drugi odcinek dzisiaj, mapeczka od widzów, od widza, bardzo, bardzo fajnie zrobiona. To muszę przyznać, że bardzo mi się tutaj oczywiście to spodobało. Fajnie było też mapka z fabułą, więc zawsze coś oczywiście innego niż te, powiedzmy, które się najczęściej gdzieś tam zdarzają. Także jak najbardziej okej. No i bardzo fajnie oczywiście to wszystko zrobiłem. Także cóż, to będzie na tyle. Dziękuję wam wszystkim za oglądanie tego odcinka. Mam nadzieję, że się wam podobał. I jutro oczywiście również będą dwa odcineczki. I tak naprawdę przez co najmniej pół miesiąca czerwca będą po dwa odcinki dziennie na kanale Minecraftowym. Codziennie, czyli codziennie o 13:30 i codziennie o 18:00. Więc mam nadzieję, że sobie przypomnienia zapiszecie, co po niektórzy, jeżeli nie będziecie pamiętać, albo inne osoby, że oczywiście będą pamiętać, bo naprawdę będzie tych odcinków sporo. No, także dziękuję wam wszystkim za oglądanie, trzymajcie się i do następnego odcinka, miłej niedzieli, papatki, hej, cześć.